Cześć i cześć, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Dzisiaj takie mocno polowe warunki, ale myślę, że damy radę. Przyszliście tutaj po kupony, a nie po walory wizualne miejsc, w których nagrywam. Słuchajcie, oczywiście lecimy z weekendem, oczywiście będą kupony, będzie konkurs, wszystko po kolei. Jeżeli ktoś by chciał przewijać od razu do kuponów, to też nie ma najmniejszego problemu. Przewijajcie sobie, jakby nie ma najmniejszego kłopotu. Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Odpalimy konkurs na freebeta oczywiście i zaproszę jeszcze do grupy. Także po kolei, słuchajcie, lecimy. Jeżeli ktoś nie ma konta w BetClicku, a założy konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyje kodu promocyjnego Obstawiamy tak jak na tym banerku, to można stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie kursy, typy, dyscypliny, ile zdarzeń, nieważne. To może być co chcecie, obojętnie. Nie ma narzuconego kuponu z góry, gracie co chcecie. Jeżeli nie wejdzie, dostaniecie zwrot kasy minus podatek we freebecie, czyli taki bezpieczny kupon na dzień dobry macie. Otrzymacie po prostu zwrot swojej stawki minus podatek. To nie musi być taki kupon jak widzicie, to nie musi być 228 zł na stawce. Możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie za 5 złotych, 10, 15, 20, to jest wasz wybór. Osoby zainteresowane takim bezpiecznym kuponem na dzień dobry, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to jest minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Tam słuchajcie, ponad 100 tysięcy ludzi, codziennie mnóstwo kuponów, dyskusji, typów. Zapraszam też na Instagrama, też dodatkowe kupony, których nie ma na YouTubie. Linki są w opisie pod tym filmem, także wskakujcie, serdecznie was zapraszam również tam. I lecimy z konkursem, oczywiście 25 zł do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu tu powiecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Walencją a Barceloną. Dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 21, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i teraz przechodzimy do meritum tego odcinka, czyli do tego, no po co tak naprawdę wszyscy tutaj przyszliście, czyli oczywiście kupony. Kolejny materiał tworzony przy współpracy z BetClickiem i mamy dzisiaj kupony od debiutantów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kuponów z piłki nożnej. Dzisiaj wyjątkowo bez tych tasiemek na samym końcu, to wyjątkowa taka sytuacja dzisiaj i jutro, a potem w każdy weekend już te kupony będą się pojawiały. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, lecimy do propozycji Jacka i to jest piękne majkombi na mecz Fulham i Evertonu. Zakład, słuchajcie, na to, że Mitrowicz strzeli gola, że Fulham tego meczu nie przegra i że w spotkaniu będzie over 1,5 gola. Gruba stawka. Piękny, można powiedzieć, treble, ale z jednego meczu. No tutaj przede wszystkim warto powiedzieć, że Mitrowicz naprawdę radzi sobie. 12 meczów rozegranych w Premier League, 12 kolejek, 9 strzelonych goli. To jest kręgosłup tego, tego kuponu, nie? Jeżeli chodzi o zakład na to, że Fulham nie przegra, no to też. Jeżeli sobie zerkniecie na tabelę, to generalnie na przestrzeni tych 12 kolejek Fulham prezentuje się zdecydowanie lepiej. No i automatycznie zobaczycie, że piękny bilans bramkowy Fulham w 12 meczach. 22 gole strzelone, 22 stracone. Pod overa 1,5, jak znalazł, jak w mordę strzelił, tak naprawdę sami powinni to zrobić i to jest bardzo ciekawa sklejka od Jacka. Mi się podoba, będę to śledził i będę mocno za to trzymał kciuki. Dawid natomiast gra naszą kochaną Ekstraklasę razem z hiszpańską ligą, no i tutaj słuchajcie, mamy zakład na to, że Barcelona wygra i w meczu będzie over 1,5 gola. No i teraz ciekawe, nie? Pytanie, czy oni z tym Bayernem, znając już wynik Interu i Pilsna, zagrali na wyjebce, bo zagrali naprawdę słabo. To był naprawdę słaby mecz i teraz też pytanie, czy mental jakoś tam mocno nie siadł, że nie będą jednak w tej Lidze Mistrzów dalej grali, chociaż pewnie, pewnie gdzieś tam można było się tego spodziewać. No bo no, właśnie zmierzam do tego, że jest zagrane zwycięstwo Barcelony, oczywiście w Lidze. Oni grają sobie, radzą sobie świetnie, bo to jest drugie miejsce. 3 punkty straty tak naprawdę, 3 punkty straty do Realu tylko. Najlepsza defensywa ligi, bo tylko 4 stracone gole w 11 spotkaniach, no i grają z Walencją, która w 5 ostatnich meczach, jedno zwycięstwo, 3 remisy, jedna porażka, no ta forma po prostu nie wygląda. I teraz właśnie jest taka sytuacja też, że ta Barcelona w lidze z tymi teoretycznie słabszymi drużynami niż Bayern Monachium radzi sobie świetnie. No tak po prostu jest. A jak przychodzi do takich trudniejszych sprawdzianów, to są problemy. No więc tutaj zdaniem Dawida po prostu Barcelona to robi z overem 1,5 gola i zakład jest jeszcze na to, że Legia nie przegra swojego meczu wyjazdowego z Jagiellonią Białystok. Co by nie mówić, ta Legia wydaje mi się, że początek sezonu miała lepszy niż tą ostatnią część tych rozgrywek, bo to też takie zwycięstwa przeplatane remisami i porażkami, no bo po prostu nie ma stabilnej gry, nie ma stabilnych, dobrych wyników i jest to takie wszystko mieszane, ale jeżeli chodzi o Jagiellonię, to jakby biorąc pod uwagę cały sezon, wyglądają oni jeszcze gorzej, więc tutaj po prostu jest podpora na to, że Legia nie przegra. No 4. miejsce Legia ma, nie? Więc tutaj też nie można ich jakoś mocno ganić, bo to jest ścisła czołówka i tak. No i gra wygląda generalnie zdecydowanie lepiej niż gra Jagiellonii, więc coś takiego od Dawida i
pędzimy dalej, słuchajcie. Paweł, tutaj ciekawa kombinacja, bo tutaj mamy zaplecze, słuchajcie, zaplecze Premier League, dwa mecze z Championship i mamy tak, dwa bardzo podobne typy. Sheffield United gra na wyjeździe z West Bromem i mamy tutaj zakład na to, że, no, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo okolice 3.20, 3.30 na gości, a jak sobie zerkniecie, wiadomo, że po tabeli to nie ma co zawsze patrzeć i brać typów, nie? Ale jak sobie zerkniecie na tabelę, no to zobaczycie, że Sheffield, możecie napisać, jak dokładnie się to wymawia ich nazwę, słuchajcie, jest na 5. miejscu, po 16 kolejkach i grają z West Bromem, który jest przedostatni. Przedostatnie miejsce, prawie że zamykają tabelę, ale jest jedna rzecz, bardzo słaba forma gości w ostatnich meczach, bo to naprawdę wygląda źle. 3 porażki, 2 remisy, dawno nie było tutaj zwycięstwa, no tutaj oczywiście jest pod Purą, ale jestem ciekawy, czy dalej będzie kicha tutaj, jeżeli chodzi o gości, czy faktycznie jest to wyszukany dobry mecz pod takie spotkanie właśnie, gdzie ta ekipa, która gra słabo, chodzi mi o gości, ale przychodzi im grać z jeszcze teoretycznie słabszą drużyną, czy w końcu się przełamią, nie? Więc coś takiego tutaj i mamy też spotkanie Swansea, które gra na wyjeździe z Bristol City, no i tutaj kurs podobny na Swansea, bo też okolice 3.10, 3.20 i to tutaj jest jeszcze lepiej, bo Swansea 4. miejsce, ostatnio grają dobrze, 4 zwycięstwa zanotowali, wpadła gdzieś porażka, ale generalnie ostatnio grają bardzo dobrze i grają z Bristol City, które... Przeplata. Zwycięstwo, porażka. Zwycięstwo, porażka. Niestabilna forma, więc jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę formę, no to o wiele stabilniejsza i lepsza dyspozycja tutaj znowu gości, czyli dwa zakłady na takie podpóry od Pawła. Jestem ciekaw. No zaplecza, powiem wam, Premier League bez bicia w ogóle nie śledzę. W ogóle nie śledzę, więc tym bardziej ciekawie będę, z większą ciekawością będę obserwował te spotkania, które są tutaj na kuponie. Lecimy dalej. Kupon od Marka. I tutaj mamy tak. Mamy zwycięstwo Juventusu, które gra na wyjeździe z Lecce. Ja jestem ciekawy. Jestem ciekawy, czy tutaj mental nie siądzie na dupę po tym odpadnięciu z Ligi Mistrzów, czy tu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo wiadomo, że to na pewno jest ból, takie spotkanie z Benficą, przerżnięte 4-3, no to szalony mecz w ogóle, no ale grają z Lecce, które sobie po prostu nie radzi w Serie A, więc tutaj mamy zakład na faworyta, mimo tego, że ten mental może być trochę w dupę wciśnięty i jest jeszcze dorzucony overek 2,5 goli w meczu Bundesligi, tutaj mamy Lipsk z Bayerem Leverkusen, no i tutaj znowu można powiedzieć, że Lipsk, ten mental może mieć trochę pod sufitem, po tym pięknym zwycięstwie z Realem Madryt na własnym boisku 3-2, bo to naprawdę było dobre spotkanie, fajnie zagrane przez gospodarzy tego dzisiejszego spotkania i ostatnio w ogóle też mecze Lipska są bardzo overowe, słuchajcie, wyniki 3-2, 3-3, 4-0, 3-2, więc te 4 ostatnie mecze przynajmniej over kryty spokojnie i strzelają i tracą, więc wygląda to ciekawie, ciekawie to wygląda również w przypadku Bayeru Leverkusen, no, słuchajcie, 2-2, ten też szalony mecz z Atletico Madryt, wcześniej 2-2, 5-1, 3-0, 4-0, no wszystko tutaj wskazuje na overa i to nam łapie tutaj Marek, trzymamy oczywiście kciuki. Przedostatni kupon to jest od Olka, słuchajcie. Od Olka mamy Trebelka, dwa typy na gole. Leicester z Manchesterem City, over 2,5 goli. No tutaj nie trzeba dużo mówić, nie? Nie trzeba dużo mówić, Manchester City, maszyna do strzelania bramek, 11 meczów, słuchajcie, bo to jest dobre, słuchajcie teraz. 11 meczów rozegranych w Premier League, aktualnie 36 strzelonych goli. 36 strzelonych goli w 11 meczach i 11 bramek straconych, więc tutaj też czasem coś w defensywie stracą i grają z Leicester, które powoli się odradza. Ucieka z tej strefy spadkowej, dwa ostatnie mecze zwycięskie z Leeds 2-0 i z Wolverhampton 4-0, zwycięstwo na wyjeździe, bardzo ładne, trzeba powiedzieć. Może coś tutaj dorzucić. Może coś tutaj dorzucą, więc jest overek 2,5 goli w tym meczu, jest overek jeszcze wyższy, bo 3,5 goli w meczu Paris Saint-Germain i Trua. No i dobra, no jakby są logiczne podstawy, żeby to pierdolnąć, powiedzmy sobie szczerze, nie? 7-2 z Haifą w Lidze Mistrzów, 7-2, to nie jest hokej, nie? To jest piłka nożna. 7-2 wygrało Paris Saint-Germain na własnym boisku i teraz znowu mogą na tej fantazji sobie pograć z Trua. Wiadomo, że z Ligi Mistrzów, znaczy z grupy awansują, wyszli, więc w tej poweekendowej kolejce mogą sobie trochę odpuścić, a tutaj znowu przycisnąć w lidze i z takiego założenia wychodzi Olek, grając tutaj takiego wysokiego overa. I mamy jeszcze bardzo ciekawy typ na zwycięstwo lub remis Chelsea i over 1,5 gola w meczu. W ogóle tutaj zwycięstwo Chelsea, bardzo dziwne kursy są. W momencie wystawienia okolice 2,25, w momencie nagrywania filmu okolice 2,50, a Chelsea gra naprawdę bardzo dobrze. I grają z Brightonem, który w 5 ostatnich meczach ligowych nie zwyciężył. Bo oni, przepraszam, 3 razy przegrali, 2 razy zremisowali. Tutaj mamy jeszcze podpórę. No, ten Trebelek tutaj wygląda ciekawie i to będzie mocno trzymany kciuk za niego.
ostatni kupon na dzisiaj to jest kupon od Krystiana. Valencia, Barcelona, bottom to score, czyli to co gadaliśmy przed chwilą sobie o tym meczu, że Barcelona w lidze z takimi teoretycznie słabszymi zespołami gra dobrze, no ale znowu jest ta żelazna ligowa defensywa. 11 meczów, 4 stracone gole. Faktycznie Valencia w ofensywie wygląda fajnie, bo to jest 18 strzelonych goli też w 11 spotkaniach oczywiście, więc nie wygląda to najgorzej. I oczywiście w końcu przyjdzie taki mecz, że Barcelona tego gola w lidze straci. No tutaj Krystian zakłada też, że Barcelona strzeli, ale że jednak ten bottom to score tutaj będzie klepnięty i mamy overek 2,5 goli, czyli taki trochę kupon na gole. Też jest Bundesliga, spotkanie, słuchajcie, Eintrachtu Frankfurt z Borussią Dortmund. Dwie ekipy, które są w tabeli ligowej koło siebie. Frankfurt 4 miejsce 20 punktów, Borussia 5 miejsce 19 punktów. Zdaniem tutaj Krystiana mecz będzie na styku, mecz będzie ciekawy, mecz będzie szybki, przede wszystkim będzie obfitował w bramki. No tutaj na pewno jeżeli chodzi o overy, no to Eintracht wygląda nieco lepiej, bo słuchajcie, mają 6 goli strzelonych więcej na chwilę obecną od Borussii i mają 4 gole stracone więcej od Borussii, czyli teoretycznie na przestrzeni tych 11 meczów ekipa bardziej overowa niż Borussia Dortmund, no ale tutaj Krystian liczy, że będzie walka i że ten overek wpadnie. Na dzisiaj mamy wszystko. Na dzisiaj mamy wszystko, dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Jutro też jeszcze takie polowe warunki nas tutaj czekają, ale damy radę na spokojnie. Pamiętajcie, że wszystko może być przegrane. Nie ma żadnej gwarancji, nie było, nie będzie. To trzeba mieć na uwadze i o tym trzeba pamiętać. Traktujcie to jako dodatek do życia, może jakiś czysty fan, czysta zabawa. Sprawdzajcie się w roli typera, ale żeby nie szarżować. Ja trzymam kciuki za wasze kupony, dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Widzimy się jutro, przybijam typerską pionę. Dobrego dnia, uśmiechu na twarzy. Nara!